Witajcie kochani na dzisiejszym naszym spotkaniu. Cieszę się, że mogę się z Wami spotkać i wspólnie spędzić dzisiejszy w sumie wieczór. Pozwolę sobie włączyć tutaj prezentację, która nam też trochę usprawni nasze działanie. Dzisiejszy temat to jak ustrzec się przed zakwaszeniem organizmu. No i trochę taki mocny tytuł dalej, cichym zabójcą, bo być może sobie nie zdajemy sprawy, jak ważny temat jest właśnie zakwaszenie organizmu. Ale zanim do tego przejdę, pozwólcie, że jeszcze z Wami zastanowię się nad jednym zdaniem, które powiedział Dalai Lama. Człowiek poświęca swoje zdrowie, by zarabiać pieniądze. Następnie zaś poświęca pieniądze, by odzyskać zdrowie. Czy się ze mną zgodzicie? Czy to tak jest? Tak jest. Pędzimy, gonimy i sami czasami się łapiemy na tym. Jeżeli ktoś ma włączony mikrofon, kto nie powinien, to bardzo bym prosiła o to, żeby tutaj Elka wyłączyła. A więc słuchajcie, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy w pogoni za tym zdrowiem, za pieniędzmi, ale potem ten czas, który poświęcamy na pracę, na obowiązki, na to, że musimy, nie zawsze mamy czas dla siebie, dla swojego organizmu. Nie zawsze poświęcamy czas, nie zawsze dajemy temu organizmowi wypocząć. I niestety dzieje się tak, że potem musimy za to płacić. I wręcz wykorzystywać te zarobione pieniądze na to, żeby odzyskać zdrowie. Ta druga część zdania też jest bardzo ciekawa, słuchajcie. Oprócz tego jest tak zaniepokojony swoją przyszłością, że nie cieszy się z teraźniejszości. Jak często martwimy się o to, co będzie jutro, a przecież powinniśmy być zadowoleni, wdzięczni i za to, co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj decyduje o tym, co będzie jutro. To my mamy wpływ na to, co się wydarzy dalej, co będzie z nami. To nasze myśli, to nasze marzenia. Jesteśmy po spotkaniu, gdzie usłyszeliśmy wiele cudownych zdań związanych z sposobem działania i o skuteczności działania. Ale jedno jest pewne, to nasz umysł i to, co my sami generujemy, wpływa na to, jak funkcjonujemy. Przecież każdy z nas chce być szczęśliwy, każdy chce się czuć dobrze, chce odczuwać tą pełnię szczęścia, zdrowia i tę wysoką jakość życia. Czyż tak nie jest? Ja przynajmniej lubię moment, kiedy czuję wiatr we włosach, kiedy czuję, że żyję, czy kiedy czuję, że robię dobre rzeczy, kiedy czuję tę dobrą emocję, kiedy człowiek jest po prostu szczęśliwy taką pełnią szczęścia. Ale jak o to zadbać? Jak dać, pozwolić sobie na to, żeby być właśnie tak w pełni zdrowym, szczęśliwym i żeby wieść to udane życie? Jest rozwiązanie, strategia 5S. Jak dobrze wiecie zdrowie i znacie na pewno tą definicję, zdrowie to jest dobrostan psychoneurosocjosomatyczny, więc nie jest to rzecz prosta i oczywista, tylko złożona. To my, cały nasz organizm, my, nasz umysł, nasze myśli, nasze emocje, to wszystko razem wpływa na to, że jesteśmy w pełni zdrowi, na to zdrowie całkowite. Przepis zdrowia, czyli ta strategia 5S została opracowana przez Fundację na Rzecz Świadomego Życia i przez świat nauki, ludzi nauki, których tematyka tego zdrowia całkowitego jest bardzo bliska. Króciutko, tak tylko zasygnalizuję, te 5 elementów. Chciałabym, żeby one zagościły w Waszych głowach i żeby były tak na co dzień z Wami. Po pierwsze, świadome odżywianie. Ważne jest to, co jemy. Ważne jest to, jakie paliwo dajemy swojemu organizmowi. Zobaczcie, tak jak w samochodzie, jeżeli do diesla nalejemy benzynę, to co się wydarzy? Znam takie przypadki, że ktoś nalał paliwo, benzynę do diesla i niekoniecznie mógł jechać dalej. Tak samo z naszym organizmem. Czy też kwiaty, no powiedzmy bardziej damski temat, jak są podlewane,
odżywką zasilane, czyż wtedy nie odwzajemniają się pięknymi kwiatami i nie kwitną, nie rosną. Dzieje się tak. I tak samo, słuchajcie, jest z nami. Nasz organizm wymaga tego, żebyśmy o niego dbali, żebyśmy dawali to, co jest jemu niezbędne do tego, do dobrego funkcjonowania. Sprawność fizyczna. Drugi element, który jest bardzo istotny. I to nie tylko lepsze krążenie limfy, to nie tylko poprawa wydolności organizmu. To nie tylko dbanie o odpowiedni wygląd, o wygląd ciała, mięśnie, rzeźbę, o kondycję, o wydolność. To jest również metoda na to, żeby mieć pozytywną energię, żeby mieć pozytywne emocje, żeby też zrelaksować się, odpocząć i zostawić to, co nas męczy, co nas przynosi nam takie złe myśli. Także ruch ma bardzo wiele aspektów i to o tym też trzeba pamiętać. No i suplementacja, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, czyli to uzupełnianie niezbędnych wartości, witamin, minerałów, które są dodatkiem do świadomego, dobrego odżywiania. Trzeba o tym pamiętać. Pomagają nam uchronić się od zachorowań teraz w tej sytuacji, jak jest, tym bardziej należy zwrócić uwagę na to, aby dostarczyć odpowiedniej ilości składników, które pozwolą nam wzmocnić organizm, jego odporność i dzięki temu nie będziemy reagować, nie będziemy, poradzimy sobie z wszelkimi jakimiś schorzeniami, które wokół nas krążą. Szczególnie właśnie teraz tych infekcji w sezonie jesiennym będzie więcej. Skuteczne odżywianie, słuchajcie, skuteczne oczyszczanie, to jest też bardzo istotne, bo przecież usuwanie z organizmu wszelkich patogenów, pasożytów, grzybów, pleśni, które osłabiają nasz organizm, jest bardzo ważne. Tutaj bardzo ważne jest też odkwaszanie. Tak samo wyobraźmy sobie, że jedziemy rowerem, który jest zanieczyszczony. To jedzie się nim bardzo ciężko, dlatego należy pamiętać o tym, że skuteczne oczyszczanie jest jednym z tych elementów strategii 5S. No i wreszcie umysł, nasza praca z umysłem, stres, który jest wszechobecny, wpływa na nas i z nim najtrudniej się pracuje. To od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze życie. To my decydujemy i mamy olbrzymi wpływ na stan zdrowia naszego organizmu. To nasz sposób myślenia, kochani, wpływa na reakcje, jakie zachodzą w naszym organizmie. Czy nas wspierają, czy nas niszczą. Dlatego umiejętność relaksowania się, obniżania negatywnych emocji, wyciszania się jest bardzo ważna. Dzisiejszym naszym gościem jest wspaniała osoba, jest nią Agnieszka Łyko, która jest dyplomowanym dietetykiem, specjalistą do spraw żywienia. Od 13 lat jest właścicielką poradni dietetycznej. Specjalizuje się w szeroko pojętej dietetyce. Pomaga skutecznie odzyskać zdrowie, dobre samopoczucie, a także sylwetkę. Nad tym też pracuje. Jako dydaktyk dzieli się swoją wiedzą z dziedziny zdrowia, zdrowego odżywiania, naturalnych sposobów zapobiegania chorobom, a także wymagania i wspomaga procesy leczenia odpowiednią dietą. Występuje często jako ekspert w wywiadach telewizyjnych, konferencjach dietetycznych i innych wystąpieniach publicznych związanych z tematyką odżywiania. Jest też obecna w prasie i czasopismach specjalistycznych. Jest to wspaniała kobieta, która z pełnym zaangażowaniem prowadzi swoich pacjentów z pełnym oddaniem. Zapraszam Cię, Agnieszko. Tematem naszego spotkania, witaj kochana, jesteś, tak? Słyszymy się. Tak, jestem. Super. Jak mówiłam, tematem naszego spotkania, już wyłączę tutaj tą prezentację, tematem naszego spotkania jest odkwaszanie organizmu, a raczej jak ustrzec się przed zakwaszeniem. A jeśli się już ono pojawi, to co zrobić, jak doprowadzić organizm do równowagi?
I mam do ciebie, Agnieszko, pytanie. Czy ty jako praktyk często spotykasz się z tym tematem w swoim gabinecie? Jak to wygląda na co dzień? Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. No i bardzo dziękuję, Aniu, za zaproszenie. Ja właściwie do klubu Duo Life należę od kilku lat, ale dziękuję, że mogę poprowadzić dzisiaj właśnie ten wykład i przede wszystkim podzielić się właśnie moim doświadczeniem, bo jest to ogromny problem, ta nierównowaga kwasowo-zasadowa. No jak zobaczycie, co ma wpływ, to okazuje się, że wszyscy jesteśmy zakwaszeni. Nie chodzi tutaj o kwasicę, chodzi rzeczywiście o zakwaszenie organizmu w cudzysłowie, czyli tak kolokwialnie mówiąc, żebyśmy mieli właśnie na myśli tutaj tą nierównowagę kwasowo-zasadową w kierunku tych produktów kwasotwórczych, kwasowości, ale to jest powszechny problem. I dlatego ja jako przede wszystkim praktyk chciałabym nie tylko tutaj literaturą, ale praktyką. Ja wielokrotnie w swoich wykładach podkreślam, albo czasami podważam to, co jest napisane w literaturze, bo no, widzę czasami, jak młodzi dietetycy coś przeczytają i powtarzają, ale niekoniecznie to się ma do tego, jak to wygląda w praktyce. Ja spotykam się z problemem nierównowagi kwasowo-zasadowej bardzo, bardzo często. Właściwie każdy pacjent, który przychodzi do gabinetu dietetycznego, który ma nadwagę, który ma zbędne kilogramy albo po prostu różnego typu dolegliwości, bo przychodzi od gastrologa, bo przychodzi od dermatologa czy od innych specjalistów, zmaga się z nierównowagą kwasowo-zasadową. No i zdziwicie się Państwo, jak zobaczycie, jak wiele dolegliwości można mieć właśnie spowodowanych tą nierównowagą kwasowo-zasadową, ale kompletnie nam nie przychodzi do głowy, że to może być ten problem. No i oczywiście powiemy sobie na końcu, jak to się dzieje i dlaczego właśnie osoby, które stosują preparaty Duo Life, rzeczywiście dochodzi do cudownego uzdrowienia, tak? Dlaczego tak się dzieje? Ja poruszę ten temat, bo okazuje się, że i na tą chorobę, i na tamtą, na takie dolegliwości suplementy, naturalne suplementy Duo Life pomagają. No chociażby dlatego, może powiem już szybciutko, że są po prostu ze stężonych warzyw i owoców, które bardzo silnie odkwaszają organizm. Ale o szczegółach powiem już za chwileczkę, kiedy będę przedstawiała prezentację. Aniu, słyszysz mnie? Ja jestem gotowa. Tak? Mogę już zacząć? Oczywiście, tak. Włącz prezentację. Dobrze. Sekundkę. Już ją tutaj włączam. Tak, temat, jak uchronić się przed zakwaszeniem organizmu, cichym zabójcą. Ja mam może taką prośbę, bo ustaliłyśmy sobie z Anią, że w zależności od tego też, jak będziemy mieli dużo czasu, żeby też Was oczywiście nie zanudzać, ale też powiedzieć te najważniejsze rzeczy. Ta prezentacja jest dość prosta, bo ja w ogóle lubię prosto mówić. Kiedyś moje wykłady mówiłam w taki sposób, że koleżanka powiedziała: słuchaj, ty mówisz, coś tam mówisz chyba mądrze, ale ja nic z tego nie rozumiem, więc stwierdziłam, że one będą bardzo proste. Natomiast jeżeli będziecie mieli pytania Państwo, to bardzo bym prosiła, żeby te pytania były na końcu. Ja tutaj jeszcze chciałam o sobie może krótko powiedzieć, że jestem też chemikiem z wykształcenia i pracowałam w firmach farmaceutycznych, ale opuściłam koncerny na rzecz uzdrawiania przez mądre odżywianie i to jest właściwie moje motto. Także doszłam do wniosku, że no rzeczywiście, jeżeli tak popatrzymy na to, że odżywianie naprawdę nas uzdrawia albo doprowadza do choroby, no w zależności od tego, co jemy, to rzeczywiście w sposób naturalny można sobie pomóc. Tylko pytanie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Ja się bardzo cieszę, że jesteście Państwo tutaj dzisiaj ze mną, bo to znaczy, że to odżywianie, ta świadomość jest dla Was bardzo ważna, tak? Bo jeżeli jesteśmy świadomi, mamy wiedzę, no to możemy po prostu coś zrobić dla swojego organizmu. Cichy zabójca, słuchajcie, to nie jest przesada, naprawdę to nie jest przesada, bo jak zobaczycie, jakie można mieć dolegliwości, jakie można mieć choroby i na co umieramy, to tak dobrą sprawę wynika to właśnie z tej nierównowagi kwasowo-zasadowej, zakwaszenia organizmu. Oj, coś tu nie chce mi zaskoczyć. Dobrze. Może słuchajcie, powiem troszeczkę o równowadze kwasowo-zasadowej, nim przejdę do tego, jak uzdrowić ten nasz organizm, co to jest równowaga, co to jest nierównowaga kwasowo-zasadowa, jak również o tych wszystkich dolegliwościach, tak jak wspomniałam,
te dolegliwości są wszystkie wymienione, żebyście zobaczyli, czy u Was są takie dolegliwości, zobaczycie, że u Waszych bliskich są takie dolegliwości, u dzieci, u dzieci, u swoich bliskich, w rodzinie, być może u swoich znajomych. No ale oczywiście powiemy, jakie na to jest całe to antidotum, jak się powinniśmy właśnie odżywiać. I to wcale nie jest tak, ja już może pokrótce powiem, że tylko nie powinniśmy jadać mięsa, bo pokażę Wam i też doświadczam w swojej praktyce, że moimi pacjentami również są wegetarianie, są weganie, którzy również mają tą nierównowagę kwasowo-zasadową i zmagają się po prostu z chorobami wynikającymi właśnie z zakwaszenia organizmu. Słuchajcie, w kontekście równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie mamy płyny ustrojowe, które muszą mieć odpowiednie pH. I to pH jest warunkowane poprzez odpowiedni stosunek kationów i anionów. No to muszę tak chemicznie powiedzieć, bo tego inaczej się nie da. Tutaj żadnych reakcji redox nie umieszczałam. No ale właśnie ten odpowiedni stosunek tych kationów i anionów, on warunkuje to odpowiednie pH, dzięki czemu jesteśmy zdrowi, jak i te prawidłowe procesy biochemiczne. Bo to, że my oddychamy, to, że my jemy, to, że my w ogóle coś mówimy, tak, to zachodzi szereg procesów biochemicznych w organizmie. No i czy coś mi tu... No i właśnie, słuchajcie, prawidłowe warunki fizjologiczne, czyli mówimy o pH krwi, pH soku żołądkowego, tak, pH moczu, pH kału. I to pH, które tutaj widzicie, to mówi o tej równowadze fizjologicznej. Natomiast każde odchyły, tak, na przykład pH kału, gdyby było 6 na przykład, no to już też może świadczyć o zakwaszeniu organizmu. Ja na przykład w swoim gabinecie, kiedy przychodzą pacjenci, też kiedy badają mikroflorę jelitową i na przykład przedstawiają mi taki wynik kału, to ja już widzę, co się dzieje w tym organizmie. Tak? Oczywiście ja to zestawiam z innymi też wynikami po to, żeby się utwierdzić tym, że ten organizm jest nierównowadze kwasowo-zasadowej, bo jakby jeden wynik nie do końca jakby, no można tutaj być takim rzetelnie potwierdzającym, że na pewno ta osoba jest zakwaszona, tak? Ma tą nierównowagę kwasowo-zasadową. Ale słuchajcie, nawet takie pH moczu, no jeżeli będzie bardziej kwaśne, no to już może świadczyć o tej nierównowadze kwasowo-zasadowej. Także o tym pH moczu również sobie porozmawiamy, czy rzeczywiście badanie pH moczu ma sens, czy możemy na tej podstawie stwierdzić właściwie to zakwaszenie organizmu. No właśnie, słuchajcie, w wyniku różnych przemian metabolicznych, które zachodzą w organizmie, no chociażby to, że jadamy pokarmy, musimy je strawić, czyli właściwie mówimy o przemianach metabolicznych, chociażby białek, tłuszczy, węglowodanów, które jadamy, no tworzą się kwasy, tak? I te kwasy organizm musi zobojętnić i musi je usunąć z organizmu. No i teraz ta rola tej utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej właśnie spływa w tym organizmie na naszą krew. Tutaj chodzi o pewne układy buforowe, pewne systemy buforowe, które zobojętniają te kwasy i dzięki temu właśnie taką możliwość ma nasza krew i tkanki. No ale chociażby płuca również, tak? One usuwają kwasy, chociażby kwas węglowy, bo tworzy się kwas węglowy, kwas fosforowy, słuchajcie, się tworzy kwas mlekowy, kwas siarkowy, tak? Jakie jeszcze kwasy? No, jeżeli ktoś jest na przykład na głodówce, no to tworzy się acetoodstowy też kwas na przykład. I te kwasy muszą być usunięte. I płuca na przykład usuwają taki kwas węglowy w postaci dwutlenku węgla, ale na przykład nerki też usuwają kwasy za pośrednictwem chociażby wody. No i teraz zobaczcie, płuca, jeżeli będziemy pili mało wody, o wodzie będę mówić bardzo też, będę ją podkreślać, dlatego że nasz organizm właściwie głównie składa się z wody. I jeżeli tej wody mało pijemy, no to nie ma mowy, żebyśmy nie byli zakwaszeni, bo nawet sam organizm, mając te systemy buforowe, czy możliwość usuwania tych kwasów, on nie może sobie poradzić, tak? Dlaczego? No bo nie ma tego środowiska odpowiedniego wodnego. Płuca, tak? No płuca też muszą być nawilżone, żeby płuca odpowiednio funkcjonowały, pracowały, tak? Żeby usuwały ten kwas węglowy chociażby, no muszą mieć, organizm musi być odpowiednio nawodniony. I osoba chociażby taka jak ja, która dużo pracuje głosem, ma bardzo dużą utratę wody, dlatego ja bardzo dużo piję. Więc o tym też powiemy, ile tej wody powinno się na dobrą sprawę na co dzień wypijać. Słuchajcie, nerki. Żeby usunąć kwasy poprzez nerki,
potrzebna jest duża ilość wody. Jeżeli no nie będzie tej odpowiedniej ilości wody, no nie ma mowy w ogóle o usuwaniu kwasu, tak? Czyli też to, co może nam organizm sam zrobić, w jaki sposób może nam pomóc, no to my mu absolutnie jakby przeszkadzamy, chociażby nie dostarczając odpowiedniej ilości wody. Przewód pokarmowy, no jaki ma tutaj wpływ? No to co jemy, tak? Bo możemy jadać produkty, o których powiemy, które są kwasotwórcze, które są zasadotwórcze i albo nam ten przewód pokarmowy pomoże, no albo nie. No i słuchajcie, zakwaszenie organizmu. Mówiliśmy, co to jest równowaga kwasowo-zasadowa, tak? Że odpowiedni stosunek kationów i anionów, żeby odpowiednie pH było. No ale to zaburzenie może być w kierunku kwasowym bądź zasadowym. Właściwie to ja nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktoś miał tą nierównowagę w drugą stronę. Zazwyczaj jest to właśnie ta nierównowaga kwasowo-zasadowa w kierunku nadmiernej kwasowości i to właśnie wynika chociażby z niedoboru wody i tych nieodpowiednich produktów, które jadamy, ale jak zobaczycie, jeszcze inne produkty mają na to, czy produkty, nasz styl życia i inne rzeczy mają na to wpływ. No właśnie, co? Tak jak wspomniałam, niewłaściwe odżywianie, gdzie za chwileczkę rozwinę, ta mała podaż wody, no to tutaj będziemy też, tak wspomniałam, wyliczać, ile tej wody potrzeba dla nas na dobę. Stres i jeszcze raz stres bardzo silnie zakwasza. Palenie, tak, leki, chociażby przeciwzapalne, czyli jak nas coś boli, na przykład dozujemy sobie jakieś leki przeciwzapalne, no to w tym momencie zakwaszamy bardzo silnie organizm. Może nieświadomie, może świadomie, myślę, że nieświadomie, ale tak się dzieje właśnie dzięki lekom. Oczywiście sterydy też bardzo silnie zakwaszają, ale nawet takie przeciwzapalne leki, przeciwbólowe, przeciwzapalne. Zanieczyszczone środowisko, mówimy tutaj o tym, co mamy w powietrzu, intensywna aktywność fizyczna. Więc aktywność fizyczna tak, będziemy o tym jeszcze mówić, ale jeżeli to jest intensywny sport, bardzo silnie zakwasza organizm. Mówimy tutaj o tworzeniu właśnie tego kwasu mlekowego, o którym wcześniej wspomniałam. Także jeżeli osoba bardzo intensywnie ćwiczy, mało się nawadnia, tak? Zazwyczaj takie osoby jeszcze dużo białka spożywają, dodatkowo zakwaszają organizm. No i tak, tacy sportowcy chociażby powinni rzeczywiście zwrócić uwagę na odkwaszanie organizmu. I powiem szczerze, że kiedy 13 lat temu właściwie zaczęłam moją pracę i wspominałam o tym na różnych konferencjach, na różnych wykładach, to właściwie każdy na mnie patrzył tak ze zdziwieniem, a po co sportowcom, a jakie odkwaszanie, o co chodzi. No właśnie o ten kwas mlekowy, który u nich się wytwarza w bardzo dużej ilości. No właśnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o jedzenie, no to ono ma tutaj właściwie też ogromne znaczenie, ponieważ to, co jadamy, te produkty, które jadamy, albo nam dostarczają pierwiastków, które są kwasotwórcze, jak na przykład chlor, jak na przykład fosfor, jak na przykład siarka, jak również możemy dostarczyć organizmowi pierwiastki zasadotwórcze, czyli mówimy tutaj o wapniu, mówimy tutaj o sodzie, mówimy o potasie, mówimy o magnezie, no i tutaj pewnie nie widzicie tego magnezu i nie widzicie żelaza, ale właśnie również żelazo no pełni tutaj rolę odkwaszania. To znaczy, jeżeli na przykład organizm ma dużo tych kwasów, to ten sód, ten potas, tak, one po prostu jakby tutaj zobojętniają te kwasy, magnez, żelazo i zostają usunięte przez mocz. No ale tutaj chciałabym się jeszcze chwileczkę zatrzymać. Słuchajcie, bardzo często jest tak, że zakwaszona osoba na przykład ma osteoporozę. Co to znaczy? To znaczy, że tego wapnia w kościach jej będzie brakowało. Albo na przykład, będę szerzej o tym mówić, zobaczycie to, na przykład ma próchnicę, tak? To też świadczy o zakwaszeniu organizmu. Ten wapń, jest go tak potrzeba dużo na zneutralizowanie tych kwasów, że jest po prostu nawet wyciągnięty z kości. Ta osoba ma osteopenię, osteoporozę, próchnicę. To stąd się to bierze. Czyli my możemy zbadać sobie wapń, na przykład zjonizowany będziemy go mieli sporo we krwi, ale co z tego, że jest we krwi? Ale po prostu nie ma go tam, gdzie powinien być, nie ma go w kościach, bo organizm musi się ratować, organizm musi odkwaszać, on wyciąga ten wapń właśnie z tych kości. Tak samo, słuchajcie, jest z potasem. Potas powinien być w komórkach, natomiast osoba, która jest zakwaszona, ja nie mówię o osobach, które biorą leki na nadciśnienie, bo mogą akurat też z moczem usuwać jakby ten potas. Natomiast osoba, która na przykład będzie miała podwyższony potas we krwi, to może świadczyć o tym, że on został przez organizm wyciągnięty z komórek. Jego nie ma w komórkach, on jest we krwi,
bo no, uczestniczy w tych systemach buforowych, czyli odkwasza, ale to jest tragedia dla organizmu, to, że ten potas nie jest umieszczony właśnie w tych komórkach. Magnez. Ile razy na przykład, kiedy mamy skurcze, badamy sobie poziom magnezu, okazuje się, że we krwi jest. No ale co z tego, jeżeli mamy skurcze? Brakuje go w mitochondriach, brakuje go w komórkach, gdzie powinien być. Dlatego, że organizm, tak jak wspomniałam, będzie się bronił. Jeżeli jadamy tych produktów, które mają mało magnezu, mało potasu, mało wapnia, żelaza, no to w tym momencie, jeżeli jesteśmy zakwaszeni, mamy tą nierównowagę kwasowo-zasadową, no to organizm będzie nam te pierwiastki zużywał. Dlatego na przykład osoba, która jest zestresowana, na przykład cały czas suplementuje magnez i się dziwi, dlaczego tego magnezu ma mało. Albo nie rozumie, dlaczego ma te skurcze, skoro właściwie bada poziom magnezu we krwi i tak jak wspomniałam, on jest w tej krwi. Natomiast tak jak już wiecie, organizm w taki sposób się będzie bronił. Dlatego będziemy zaraz sobie mówić właśnie o tych produktach, które są kwasotwórcze, dla których właśnie organizm, aby zneutralizować te kwasy, no niestety zużywa nam te zasadotwórcze pierwiastki, jak wapń, sód, potas, magnez czy żelazo. No i produkty zdecydowanie kwasotwórcze. No tutaj oczywiście mięso i zazwyczaj jak rozmawiam, czy osoba uważa, że jest świadoma, co zakwasza organizm, to mówimy cały czas mięso, tak mięso, jego przetwory. No dobrze, oczywiście, że mięso ma takie właściwości, ale mają też ryby, tak? Czyli czasami pytam wegetarian, dlaczego nie jedzą mięsa, a proszę pani, bo zakwasza organizm, tak? Jeżeli to jest ideologiczne, okej, ja rozumiem. Ale jeżeli mówią, bo zakwasza organizm, a ryby, o ryby to ja jadam dużo i serów bardzo dużo, jajek bardzo dużo, no to one też równie mocno zakwaszają organizm, tak samo jak mięso, tak? No mamy również orzeszki ziemne, one też są zakwaszające. Mało tego, bywa tak, że często osoby rezygnują z mięsa na przykład, czy z ryb, czy z serów, no ale jadają dużo cukru, tak, dużo słodyczy i mąki oczyszczonej, czyli mówimy o ciastach. Jeżeli ktoś jada na przykład, nie jada mięsa, ale jada dużo mącznych potraw, naleśniki, pierogi, tego typu potrawy, słuchajcie, to również dobrze się zakwasza, tak? I to są naprawdę silnie zakwaszające, mąka oczyszczona, cukier, słodycze. I potem na przykład dziwimy się, dlaczego nas bolą stawy, bo są zakwaszone, bo jest wysoki kwas moczowy w tych stawach, tak? Kawa i czarna herbata też zakwaszają. Też może powiedzieć, no tak, ale kawa ma tyle właściwości, ciągle są jakieś badania, że ona jest taka super hiper. Słuchajcie, ja się zastanawiam, kto te badania robi, a że pracowałam w firmach farmaceutycznych, to wiem, że coś się chce udowodnić, to się udowodni, weźmy się taką populację osób, że się wszystko udowodni. Jeżeli jesteśmy zdrowi, jeżeli w miarę się odżywiamy, o czym będziemy za chwileczkę mówić, jakich tych produktów potrzebujemy i w jakich ilości, to rzeczywiście ta kawa dwie na co dzień nie zaszkodzi. Ale jeżeli ktoś będzie ewidentnie miał te wszystkie objawy, o których za chwileczkę powiem, czy nawet ma już dnę moczanową, czy zmaga się z jakimiś innymi dolegliwościami, z bólem stawów i tak dalej, to rzeczywiście, żeby sobie pomóc, powinien z tej kawy zrezygnować. Powinien to zrobić dla zdrowotności. No pytanie, albo chce cierpieć, albo sobie po prostu dolewa cały czas oliwy do ognia. Jeżeli ktoś, nazwijmy to, jest zdrowy, to jedna, dwie kawy dziennie, ok. Czarna herbata, no zakwasza, tak, też. Dlatego, no jeżeli jest gdzieś taka piana, słuchajcie, delikatna, raz dziennie, jeszcze z cytryną, o czym będziemy sobie rozmawiać, no to też nie będzie tak mocno szkodzić. Natomiast zamieńmy ją po prostu na inne herbaty, chociażby ziołowe. No i alkohol też ma właściwości zakwaszające bardzo mocno. Także tutaj, czy to będzie piwo, czy to będzie wino, czy to będzie wódka, no to jest po prostu alkohol i ma takie właściwości. Produkty w mniejszym stopniu kwasotwórcze, zobaczcie, nawet ryż zakwasza. Kasza zakwasza, gryczana, kasza zakwasza jaglana i wszystkie inne. Wyjątek jest tylko, powiedziałam jaglana, miałam na myśli jęczmienna. Wyjątkiem jest tutaj kasza jaglana. Makarony zakwaszają, groch zakwasza, soja zakwasza, płatki śniadaniowe zakwasza, także no, będziemy sobie mówić w kontekście wegetarian, także jeżeli ktoś myśli, że no, rezygnuje z mięsa, ale jada ryże, kaszę, makarony, groch, soję, płatki śniadaniowe, to na pewno nie jest zakwaszone. No to właśnie jest, także to są też produkty w mniejszym stopniu zakwaszające, ale również zakwaszają. No więc w takim razie
Przejdźmy sobie do tych skutków zakwaszania organizmu. O tym, co odkwasza, to już sobie niebawem powiemy. No ale teraz, skoro te potrawy czy te produkty, które wymieniłam, zakwaszają, no to zobaczmy, jakie skutki, tak, mogą być zakwaszania organizmu. Ale pamiętajmy też, że tak jak wspomniałam, stres chociażby, tak, też nas będzie zakwaszał. No i tutaj chociażby układ trawienny. Zobaczcie, zapalenie błony śluzowej żołądka, tak? Jeżeli ktoś ma problemy ze zgagą chociażby, tak? Jeżeli ma jakieś wzdęcia, gazy, to jest to samo, słuchajcie, to jest zakwaszenie organizmu. To świadczy problem z układem trawiennym, jeżeli przychodzi do mnie osoba od gastroenterologa, wierzcie mi, że ma problem z nierównowagą kwasowo-zasadową. Czy będzie problem z pęcherzykiem żółciowym? Kamienie w pęcherzyku żółciowym, to jest osoba silnie zakwaszona. Naprawdę. Taka, która mówi, wie pani co, ja usunęłam pęcherzyk żółciowy. To teraz pytanie, co będzie następne? Będzie następny być może nowotwór, o czym sobie powiemy za chwileczkę, bo już teraz, gdzie się mają mieścić te kamienie w pęcherzyku żółciowym, jak tego pęcherzyka żółciowego już nie ma, czyli organizm uderzy w coś innego, tak? Jakąś inną dolegliwość. Cuchnące stolce, słuchajcie, przykry zapach z ust. Ja nie mówię o acetonie, ja nie mówię o tym, że to już jest jakaś kwasica poważna, ale jeżeli jest przykry zapach z ust, no czasami ktoś mówi, bo to jest od żołądka. No tak, ale on wynika z nierównowagi kwasowo-zasadowej. Więc tutaj to jest układ trawienny i chciałabym, żebyście prześledzili to, czy właśnie być może macie grzybicę jelit. Grzybica, skąd się bierze grzybica? Najpierw jest zakwaszenie, potem jest zagrzybienie. Czyli na pewno osoba, która ma grzybicę jelit, bądź gdzieś na ciele wychodzi grzybica, słuchajcie, no to skąd ona się bierze? No, jeżeli jest przerost kandydy w jelicie, no to właściwie ten grzyb rozszczelnia jelito i przedostaje się krwiobiegiem do całego organizmu, tak? Przez krew, przepraszam, do całego organizmu, no i potem gdzieś wyrzuca. Jeżeli mamy zaparcia, wzdęcia, tak jak wspomniałam, to również może świadczyć o nierównowadze kwasowo-zasadowej. Stawy. Tak? I mięśnie, bóle mięśni, bóle stawów, tak? Bóle lędźwi. Słuchajcie, kwas moczowy kumuluje się w stawach i bardzo często jest tak, że rano na przykład osoba wstaje i mówi, Boże, jak mnie bolą stawy, nim się rozruszam, tak? No to tam trochę musi minąć, dopiero gdzieś ta godzinę, dwie później się już o wiele lepiej czuje, to puszcza. Dlatego, że wtedy kwas moczowy, on się uwalnia do krwi ze stawów. Natomiast rano jest pokumulowany silnie w stawach. No i co robi? Po prostu te mazie stawowe niszczy, tak? Więc jeżeli liczymy na to, że to potem sobie może te kolana ostrzykniemy kwasem hialuronowym albo jakoś w jakiś sposób da się odbudować tą chrząstkę, to jesteśmy w błędzie. Więc jeżeli jesteśmy młodzi i nie dbamy o tą równowagę kwasowo-zasadową, no to potem zniszczymy sobie tą maść stawową właśnie poprzez tą nierównowagę kwasowo-zasadową, zakwaszenie organizmu, poprzez ten wysoki kwas moczowy w organizmie. No i będziemy cierpieć. Bóle mięśni. Jeżeli osoba mówi, że ją bolą mięśnie i w ogóle ją boli całe ciało, to znaczy, że jest bardzo silnie zakwaszona. Osteoporoza, to co powiedziałam wcześniej, jest również związana z tą nierównowagą kwasowo-zasadową, z tym ubytkiem chociażby wapnia na poczet tego ratowania organizmu, czyli uwalniania właśnie wapnia z kości. Namoczanowa, ewidentnie bardzo silne zakwaszenie organizmu. Obrzęki. Tak? Czyli jeżeli na przykład ktoś ma obrzęki, cierpi na obrzęki, to znaczy, że coś jest nie tak, być może jest mała podaż wody. I bardzo często osoba, która ma obrzęki, ma przepisane od lekarza leki odwadniające. I to jest po prostu punkt w sztuce, tego nie wolno robić, bo pozbywamy się już resztek wody. Obrzęki, słuchajcie, no organizm jest też inteligentny. Skąd się biorą obrzęki? Jeżeli już jest bardzo mała ilość wody w organizmie, organizm się broni i uwalnia tą wodą, wypycha tą wodę, tak, pod skórę po to, że w sytuacji takiego silnego kryzysu, kiedy już mu zabraknie tej wody chociażby do krążenia, do tlenienia, tak, do dotlenienia serca, to po prostu będzie sobie tą wodę wciągał. Natomiast z czego będzie sobie wciągać, jeżeli załóżmy będziemy brali leki odwadniające? Czyli z automatu nawet ściągamy tą wodę spod skóry. Natomiast jeżeli widzimy, że mamy te obrzęki, to jest ogromny sygnał dla nas, że jest bardzo silne odwodnienie organizmu, że my musimy ten organizm nawodnić i to jak najszybciej. Inne skutki zakwaszenia organizmu, no to chociażby układ metaboliczny, czyli nadwaga i otyłość. Każda osoba, która ma nadwagę albo otyłość, naprawdę jest zakwaszona. Więc tutaj muszę działać wielopłaszczyznowo, jak taka osoba przychodzi do mnie do gabinetu, no ale oczywiście trzeba regulować tą równowagę kwasowo-zasadową,
bo inaczej taka osoba może naprawdę nie schudnąć, tak? Jeżeli w komórkach tłuszczowych, słuchajcie, są pokumulowane trójglicerydy, one muszą wyjść, one muszą być usunięte. Poprzez naczynia limfatyczne przechodzą przez wątrobę i przez nerki, muszą być usunięte z organizmu. Organizm też ma swoje systemy ochronne i obronne. Jeżeli widzi, że taka osoba mało pije, to po prostu nie pozwoli jej schudnąć. Nie wypuści z tych komórek tłuszczowych właśnie trójglicerydów, żeby nie uszkodzić wątroby i nie uszkodzić nerek. Także dlatego często osoby na przykład się zniechęcają, o, jakaś dieta, nie wiem, ja stosuję, w ogóle mi na mnie nie działa, tak? Tylko dlatego, że nie ma odpowiedniej podaży wody i cieszmy się, że organizm zakłada nam tutaj blokady po to, żeby nas w ten sposób chronić i bronić. Cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze oczywiście, że jest związane z niedoborem wody w organizmie. Organizm wtedy reguluje sobie to ciśnienie poprzez zamykanie po prostu pewnych małych tętniczek, tak? Tak samo, słuchajcie, cukrzyca wiąże się z odwodnieniem organizmu. Jest taka fajna książka napisana przez lekarza, nie pamiętam już jej tytułu, który właśnie wymienia te wszystkie choroby, nadwagę, otyłość, cukrzycę, wysoki cholesterol, tak? To jest wszystko związane, nawet astma, związane właśnie z niedoborem wody w organizmie. Słuchajcie, kamienie nerkowe, ten kwas moczowy podwyższony, o którym mówiłam, to jest też zakwaszenie właśnie organizmu, czy chociażby cholesterol. To jest wszystko związane właśnie z nierównowagą kwasowo-zasadową. Zobaczę, czy za dużo. O, zobaczcie. Jeszcze tutaj mamy dalej układ krążeniowy. Jeżeli ktoś miał wylew, jeżeli ktoś choruje na chorobę wieńcową, jeżeli ktoś ma problem z krążeniem, tak, ma słabe krążenie w nogach. Słuchajcie, to również świadczy, taka osoba po wylewie, po udarze, po zawale, to jest osoba, która była silnie zakwaszona. Chociażby poprzez stresy. Ktoś dostał udaru, dostał zawału, wszystko przez te stresy, tak? Zgadza się, bo stresy zakwaszają. Czasami mówi się tak latem, tak? Pijcie dużo wody, żeby nie dostać udaru. No bo ludzie, pocimy się, tak? Nie dosyć, że mało wody pijemy, to jeszcze mamy tej mało wody w organizmie, tej wody mamy mało i jeszcze dodatkowo, no, pocimy się, więc bardzo się odwadniamy. No i stąd są chociażby udary. Zawroty głowy i migreny. Słuchajcie, o czym dużo mówić? To już chyba kiedyś gdzieś w live'ach tą historię opowiadałam, kiedy przyszła do mnie pani neurolog i mówi, że cierpi na migreny. No i w zasadzie to bierze leki też psychotropowe, ale te leki nawet nie pomagają. Zapytała mnie pani doktor, ile pani dzisiaj wypiła wody? Ona do mnie mówi, dzisiaj? Proszę pani, ja przez 3 dni wypiłam 1 kawę. Zobaczcie, jaka świadomość, lekarz, powinna być duża, no niestety. Więc nawet jeżeli bierze leki, zobaczcie państwo, jeżeli nawet weźmiecie ulotkę do ręki, to przeczytacie, że prawie wszystkie leki należy popić wodą, bo to jest środowisko, w środowisku wodnym rozpuszczają się leki i są transportowane przede wszystkim do krwi, do komórek, z krwią, ta krew musi być odpowiednio rozrzedzona, tak? W związku z tym, no słuchajcie, no ten lek nie miał prawa nawet działać, ale po co ten lek, skoro ta pani była odwodniona? No i przyszła na kontrolną wizytę za 2 tygodnie, no i okazało się, że niepotrzebne są leki, bo nawodniła organizm odpowiednio, dawką odpowiednią, którą sobie ustaliłyśmy, będziemy mówić o tej dawce, i okazało się, że jak ręką odjął. Wszystkie bóle minęły i psychotropy nie były potrzebne. Czasami mówię, jeżeli bierzemy jakieś leki, one nie działają, to znaczy, że no to w ogóle nie, niż poszukaliśmy przyczyny. Maskujemy tylko, tak? No bierzemy jakiś lek na maskowanie bólu, ale przyczyna dalej nie jest rozwiązana. Więc co z tego, że usuniemy pęcherzyk żółciowy, to co wcześniej powiedziałam, no okej, okay, no jeżeli jest taka konieczność, no to usuwamy, no ale trzeba znaleźć przyczynę. Jeżeli przyczyną jest zakwaszenie, to co wspomniałam, to pytanie, gdzie teraz organizm wyrzuci, w którym miejscu, na co teraz, z czego możemy się spodziewać, tak? Jakich kolejnych dolegliwości. Skutkiem zakwaszenia organizmu, słuchajcie, są skóra i włosy. Jeżeli mamy kruche, słuchajcie, paznokcie, kruche włosy, wypadające włosy i teraz stosujemy różne mikroelementy, tak, które notabene nie będą się wchłaniać, jeżeli jest zakwaszenie organizmu. Jakieś odżywki, specyfiki, słuchajcie, a to w ogóle nie działa. No nie działa tylko dlatego, że przyczyna jest zupełnie inna, jest ta nierównowaga kwasowo-zasadowa. Grzybice skóry tak samo, to co powiedziałam wcześniej, czy to będzie grzybica jelit, to i tak jest po prostu związane wszystko z zakwaszeniem organizmu, bo żeby doszło do zagrzybienia, musi być najpierw zakwaszenie.
Sucha skóra, no, bardzo często jest związana z odwodnieniem. Próchnicy, paradontoza, słuchajcie, wysypki chroniczne, trądzik, również związany jest z nierównowagą kwasowo-zasadową. Słuchajcie, czasami możemy twierdzić, że to jest jakaś alergia. Ja na przykład z alergiami, nietolerancjami pokarmowymi pracuję bardzo dużo i okazuje się, że osoba robi testy w kierunku alergii pokarmowej, w kierunku nietolerancji pokarmowej, bo jeżeli nie wyjdzie w alergii, może coś być w nietolerancji pokarmowej i okazuje się, że absolutnie nie. Ale kiedy przychodzi z wynikiem właśnie kwasu moczowego, no to jakby tutaj samo już za siebie świadczy, że jest ta nierównowaga. No i często oczywiście robi jakieś tam dodatkowe badanie, czy to kału, czy właściwie badamy mikroflorę jelit i okazuje się też, że jest na przykład właśnie wręcz grzybica i to na przykład nie objawia się jakimś tutaj grzybicą skóry, tylko będzie się objawiało chociażby trądzikiem albo właśnie wysypką chroniczną. Także nawet tutaj w kontekście skóry, słuchajcie, i włosów, jeżeli wypadają, coś się dzieje, często mówi się tak, no bo stresy, tak? To osoba ze stresu wypadają jej włosy, dlatego że jest zakwaszona. No i trzeba odkwasić ten organizm, tak? Trzeba mu pomóc w ten sposób. Co jeszcze, słuchajcie, zakwasza organizm? Jakie skutki zakwaszenia organizmu? No właśnie to, co wspomniałam przed chwileczką, chociażby wchłanianie leków i suplementów. Tak? Jeżeli osoba jest zakwaszona, mówi, no wiesz co, no, biorę te leki, one w ogóle na mnie nie działają. Tak? Biorę te suplementy, to ja nie wiem, to się chyba w ogóle nie wchłania. Tak? Więc no, albo to zużycie, słuchajcie, tych suplementów jest takie duże, to co wspomniałam przed chwilą w kontekście właśnie tych zasadotwórczych pierwiastków, które pomagają odkwasić organizm, albo po prostu jest to upośledzone z uwagi na tą nierównowagę kwasowo-zasadową, za ten bałagan w jelitach, który mamy, tak? Również zmniejszona odporność, osoba zakwaszona będzie chorowała. Bóle ciała, mięśni, tak jak wspomniałam, ale ogólnie bóle ciała. Tak ktoś mówi, Jezus, bolą mnie kości, bolą mnie po prostu całe ciało, ja nie wiem, co się dzieje, gdzieś się dotknę, to mi po prostu wszystko boli. No, bo ty masz dużo stresów, tak? No właśnie, ale tutaj stresy też, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, co jemy, o czym za chwileczkę sobie właśnie też powiemy, co takiego właściwie jadać. Depresje. Bardzo często osoba z depresją to jest osoba, która bardzo mało pije. Jest odwodniona, jest zakwaszona, dużo stresów i tutaj właśnie to zakwaszenie będzie również widoczne chociażby w tej depresji. Tak? Można tutaj się doszukiwać, że jest ta nierównowaga kwasowo-zasadowa. Obniżony popęd płciowy też bardzo często i tutaj ja to widzę chociażby u mężczyzn, którzy czasami przychodzą i skarżą się, że taka sytuacja ma miejsce i wtedy, kiedy odkwaszamy ten organizm, kiedy wprowadzamy odpowiednie odżywianie, no to rzeczywiście dochodzi do poprawy. No i powiem szczerze, że na mojej stronie internetowej, słuchajcie, jeden z panów, który i schudł, ale przede wszystkim właśnie w wyniku tego odkwaszania organizmu, to nawet podkreślił, słuchajcie, ten element, że w kontekście tej seksualności też się wszystko poprawiło, więc to jest takie może zabawne, ale rzeczywiście podzielił się z tym, tą informacją właśnie w opinii o tym, jak to zmieniając nawyki żywieniowe, słuchajcie, można również sobie w kontekście tego popędu płciowego, tej seksualności można sobie poprawić. Szybkie męczenie się. Również wpływ będzie odwodnienia po prostu organizmu, tak? Te zadyszki, to, że nie możemy wejść, no, czy ktoś może powiedzieć, że jest, nie wiem, ma otyłość, nadwaga, ale to też jest związane z nierównowagą kwasowo-zasadową. Przetrenowanie u sportowców, to co wspomniałam, czyli bardzo duże osoby, mówimy o sportach, o sportowcach, ale są osoby, które chodzą na siłownię, które bardzo dużo ćwiczą. Ćwiczą też, słuchajcie, siłowo, środkowo piją białko, które po prostu zakwasza, a jednak tej wody piją dużo, dużo mniej, aniżeli powinni. Ten kwas mlekowy w zakwasach, jeżeli mamy zakwasy, to oczywiście wytwarza się kwas mlekowy, który, tak wspomniałam, organizm powinien zneutralizować, powinien usunąć, ale jeżeli sobie no, nie radzi z tym, to również mamy problem z zakwaszeniem organizmu. No i słuchajcie, guzy. Każda osoba, która ma guzy, jakiekolwiek, gdziekolwiek będą te guzy, tak? Czy to będą guzy piersi, czy to będą jakieś guzy gdziekolwiek umiejscowione, tarczycy i tym podobne. Słuchajcie, to jest osoba, która ma poważną nierównowagę kwasowo-zasadową. Tutaj zobaczcie, to jest bardzo ważne. Chciałabym, żebyście na to zwrócili uwagę, że każda osoba z nowotworem jest zakwaszona, a każdy zakwaszony organizm jest idealnym środowiskiem dla rozwoju nowotworu. Zakwaszenie, potem jest zagrzybienie i potem jest nowotwór.
każda osoba z nowotworem jest zagrzybiona, a wcześniej była zakwaszona. I to jest tak ważne, słuchajcie, i z tym mamy problem właśnie w dzisiejszych czasach, no chociażby w kontekście tego, co jadamy, tak? Kiedyś jakoś inaczej ludzie się odżywiali, być może, nie wiem, też umieli zapanować nad stresem, być może nie żyli w takim pędzie, w jakim teraz żyjemy i to nas strasznie, bym powiedziała, stresuje. To, że chociażby jadamy nieregularnie, to nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że nieregularne jadanie posiłków wywołuje silny stres w organizmie, bo jeżeli wpędzamy organizm w hipoglikamię, bo długo nie jemy, to on jest tak zestresowany, że zaraz zapadniemy w śpiączkę, że uruchamia chociażby hormony stresu, hormony nadnerczy, czyli kortyzol do uwalniania cukru z wątroby, żeby ratować nas przy życiu. Także słuchajcie, nawet takie rzeczy, nie zdawalibyśmy sobie sprawy, one powodują właśnie zakwaszenie, zagrzybienie. Jak zdiagnozować zakwaszenie organizmu? Słuchajcie, czy gazometria, bo możecie przeczytać na przykład w książkach, tak? O, trzeba może gazometrię krwi wykonać, albo pojemność buforową oznaczyć, albo ten kwas mlekowy sobie oznaczyć, tak? A może kwas moczowy we krwi oznaczyć, a może badania pH moczu. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wszystkie parametry, to najczęściej, no, najkorzystniej byłoby to oznaczyć wszystko i może dużo, dużo więcej i to robią w szpitalach, jeżeli podejrzewają kwasicę u kogoś. Natomiast normalnie, to powiem tak, albo badamy sobie pH moczu, albo na przykład oznaczamy kwas moczowy we krwi. Jeżeli wy mnie zapytacie, czym ja się sugeruję, to oczywiście, jeżeli ktoś ma wyniki badań, przychodzi do mnie i między innymi ma badanie moczu, ja zwracam uwagę na ten mocz. Zwracam uwagę również na kwas moczowy z krwi. Ale uwaga, badanie pH moczu. Słuchajcie, jeżeli na przykład mamy papierki lakmusowe i będziemy chcieli sobie zbadać, czy mamy właściwie ten mocz jest kwaśny, może jesteśmy zakwaszeni, może nie, jak to wygląda, to słuchajcie, to do końca nie jest takie wiarygodne. Dlatego, że na przykład, jeżeli będą bakterie w moczu, to bakterie mają to do siebie, że podwyższają wtedy pH i nie wyjdzie Wam pH kwaśne. Jeżeli na przykład pijemy dużo wody, no to w tym momencie to stężenie też będzie zupełnie inne, tak? To pH będzie inne. No bo na przykład byliśmy zakwaszeni, ale teraz zaczęliśmy przez dwa dni pić dużo wody. No to no badamy mocz, badamy to, co wysikamy, tak? Więc to też już nie będzie wiarygodne. Ale z drugiej strony, jeżeli nawet ten mocz będzie kwaśny, to też może oznaczać, słuchajcie, że właśnie organizm tego kwasu moczowego się pozbywa. I dobrze, że on się pozbywa. Więc czy to jest takie badanie wiarygodne? Niekoniecznie. Ja go zestawiam na przykład z kwasem moczowym. Czy kwas moczowy jest wiarygodny? Nie zawsze. I teraz dlaczego? Dlatego, że jeżeli osoba, najczęściej idziemy do laboratorium i badamy sobie wyniki rano. Tak jak wspomniałam wcześniej, rano kwas moczowy najczęściej mamy skumulowany w mięśniach i w stawach. I osoba, która na przykład ma dnę moczonową, najczęściej diagnozowana jest po bólu stawu dużego palca, to słuchajcie, wtedy, kiedy zrobi wynik badania, jeśli ma ten ból palca, stawu palca, to okaże się, że ten kwas moczowy wcale nie jest wysoki we krwi, bo jego nie ma we krwi dużo, bo on jest skumulowany właśnie w tym stawie. I często, kiedy lekarz powie, no tak, no rzeczywiście, prawdopodobnie jest to dna moczonowa, ale proszę jeszcze powtórzyć kwas moczowy, damy lek i tak dalej, ale wtedy przeciwbólowe, wtedy kiedy po prostu, czy poczekać, kiedy nie będzie Pana palec u nogi bolał, tak? Czyli to znaczy, że ta krew, przepraszam, że ten kwas moczowy opuści ten staw i po prostu wtedy będzie widoczny kwas moczowy we krwi. Także ten kwas moczowy we krwi, jeżeli ktoś przychodzi rano, zrobi sobie kwas moczowy rano, przychodzi do mnie i teraz ma wysoki ten kwas moczowy, to pytanie, co będzie w południe i po południu? Jaki będzie wynik tego kwasu moczowego? Ale co by nie było, słuchajcie, to tutaj najskuteczniejszy okazuje się po prostu wywiad, tak? Bo każde oddzielnie wykonane to badanie, że ktoś na przykład sobie tylko mocz zbada, albo tylko ten kwas moczowy, tak? No to nie wniesie nic, to po prostu pewne rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, ale przede wszystkim przeprowadzić taki wywiad i jeżeli okaże się, że osoba narzeka, tak, a tu stawy bolą, a mam zgagę, tak? Gdzie się czuję, mam wzdęcia, mam gazy, jestem ciągle zmęczony, ciągle zmęczona, nie wiem dlaczego. No, może być od niewyspania, ale również mała ilość snu też przyczynia się do zakwaszenia, słuchajcie, organizmu. Więc tutaj najskuteczniejszy, przynajmniej w mojej praktyce, okazuje się ten wywiad właśnie żywieniowy, oczywiście interpretacja, wywiad medyczno-żywieniowy, jak również interpretacja właśnie wyników. Słuchajcie, profilaktyka i leczenie. Profilaktyka to absolutnie nie są badania. Badania nie są żadną profilaktyką. Jak słyszę, że badaj się, to jest twoja profilaktyka to jest inaczej zapobieganie.
a nie badanie. No możemy badać się i badajmy się, ale nie myślmy, że to jest profilaktyka, czyli będę robić, co będę chciała z tym organizmem, a będę się co jakiś czas badała, tak? No ale jak mi za chwilę zbadają nowotwór, no to już będzie po wszystkim. Profilaktyką to jest po prostu to zapobieganie, żeby do tego nieszczęścia, no, nie dopuścić. Właściwa dieta, odpowiednia podaż wody, to jest bardzo ważne, czyli właśnie to, co jadamy, jakie produkty jadamy, ile tej wody pijamy, także tutaj to jest bardzo istotne, o tym będziemy za chwileczkę mówić, ta naturalna suplementacja, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że chociażby witamina C, przecież jeżeli mamy choroby różnego typu, tak? Mamy choroby, jeżeli będziemy na cokolwiek chorować, nawet na infekcje i tak dalej, jest bardzo dużo wolnych rodników, potrzebujemy dużo antyoksydantów. Takim antyoksydantem jest chociażby witamina C. Jeżeli rany mamy, mają się zagoić rany, tak? Antyoksydant witamina C będzie się goić jak na psie, brzydko mówiąc, tak? Ale słuchajcie, jaka witamina C? Jeżeli zastosujemy syntetyczny kwas askorbinowy, który jest zwykły w witaminach C, to w tym momencie zakwaszamy organizm. Czyli z jednej strony chcemy sobie na coś tam pomóc, ale z drugiej strony no, działamy na niekorzyść organizmu. I dlatego, jeżeli na przykład osoba bierze witaminę C, załóżmy na jesień, na zimę i zbada sobie taki kwas moczowy, to też się może zdziwić, że ten kwas moczowy ma wysoki, tylko dlatego, że po prostu zakwasza organizm witaminą C syntetyczną. I dlatego chociażby te naturalne suplementy odgrywają taką właśnie rolę w uzdrawianiu naszego organizmu. Normalizacja stresu, to co powiedziałam. Słuchajcie, ja się będę zajmowała tutaj jakby, jestem dietetykiem, ale ja zawsze zwracam uwagę na to, że ten stres jest po prostu też cichym zabójcą i o czym będziemy za chwileczkę mówić i podam Wam na przykładach osób, które były z wegetarianami i po prostu już ich nie ma, bo zmarły na skutek chociażby stresu. Odpoczynek, tak? To, żebyśmy wypoczywali, żebyśmy się wysypiali i przede wszystkim stosowali umiarkowany sport, a nie na siłę, brzydko mówiąc, zażynali ten organizm. I osoby często, które przychodzą, są zakwaszone, okazuje się, Pani Agnieszka, ale ja tyle sportu uprawiam i po prostu już wylewam siódme poty, a ta waga nie idzie, tak? No bo jest zakwaszony organizm. Wypacamy się, nieodpowiednia ilość wody, jeszcze mało tego, cały czas stresujemy organizm. Osoba zestresowana, jeżeli chodzi na przykład na takie sporty jak, nie wiem, jakieś intensywne, ach, pójdę, wyrzucę tak z siebie ten gniew i tak dalej, na co dzień ma dużo stresu, jeszcze bardziej podnosi poziom stresu, chociażby kortyzolem, który jest związany z taką intensywną aktywnością fizyczną. Więc nie tędy droga, ten sport po prostu musi być umiarkowany, najlepiej się wtedy sprawdzają taki delikatny jogging albo po prostu szybkie spacery, nordic walking. Natomiast mówię, ja się będę tutaj skupiała na odżywianiu, ale pamiętajcie, że relaksacja, odpoczynek, odpowiednia ilość snu to jest też bardzo ważne. No właśnie, co alkalizuje? Zobaczcie, na pewno warzywa, na pewno owoce, kasza jaglana i tylko ta kasza, tak? Orzechy włoskie, nie inne orzechy. Orzechy ziemne, tam było wcześniej, zakwaszają. Orzechy włoskie, które my mamy. My się po prostu często, słuchajcie, zachwycamy czymś, co w ogóle nie jest naszego klimatu, coś, co w ogóle nam natura tego nie dała, tak? No, daje nam to, co nam służy, więc zobaczcie, mamy nasze zwykłe orzechy włoskie, a często się, tak jak wspomniałam, gdzieś tam zachwycamy innymi smakołykami, które niekoniecznie nam pomagają, chociażby w tej, jak się okazuje, równowadze kwasowo-zasadowej. Warzywa, ale zobaczcie, też soki warzywne. Jeżeli osoba jest zakwaszona albo w ogóle chcemy wprowadzić sobie taką fajną równowagę kwasowo-zasadową, powinniśmy pijać soki. Powinniśmy pijać soki przynajmniej taką szklankę, dwie szklanki dziennie. Jakiego? Chociażby marchwiowego. Dlaczego? Dlatego, że w całym tym procesie odtoksyczniania organizmu, odkwaszania organizmu, słuchajcie, ogromną rolę odgrywa wątroba. To jest po prostu filtr. Filtr naszego organizmu. Wszystko, co zjemy, wszystkie toksyny, leki i tak dalej, to po prostu wszystko musi przejść przez wątrobę. I jeżeli my w samochodzie wymieniamy filtr, no to jak tutaj się ma ta wątroba, której wymienić sobie nie wymienimy, tak? No mogą być przeszczepy, ale to są już zupełnie inne przypadki, ale pamiętajmy o tym, że możemy ją oczyszczać. No i tutaj, słuchajcie, chociażby marchew bardzo silnie oczyszcza wątrobę. Także bardzo silnie odkwasza burak. W ogóle wszystkie warzywne i warzywno-owocowe soki mają bardzo silne właśnie odkwaszające działanie. Także ja na przykład jadam warzywa, jadam sałatki, jadam surówki, no ale zobaczcie na taki sok, ile trzeba zużyć tych warzyw, żeby taką szklaneczkę soku wycisnąć. Więc one mają
większe działanie, tak? Ja Was zachęcam do tego, żeby robić soki, na przykład, załóżmy, ktoś mówi tak, no tak, ale jakaś kolacja do 18, a potem jestem głodna i się rzucam na jedzenie. No potem to nie ma jedzenia, słuchajcie, 18-19 w kontekście tutaj dietetyki medycyny chińskiej, też ją kończyłam, ale medycyna chińska mówi, słuchaj, nie jedz później, zamyka się praca jelit, nie będziesz trawił, będziesz tył. No i potem mamy też niespokojny sen, jeżeli będziemy się najadać. I tutaj, słuchajcie, jeżeli skończymy 18-19 posiłek, ale siedzimy troszeczkę dłużej i na przykład tej 20-21 mamy apetyt jeszcze na coś, no można po prostu sobie taki sok warzywny wypić. Rewelacja, no, odkwaszanie świetnie będzie działała, również taki sok będzie świetnie działał na tą równowagę chociażby tej flory bakteryjnej jelit, bo tak jak wspomniałam, jeżeli organizm będzie zakwaszony, to jest świetne środowisko dla rozwoju kandydy albicans, tak? Czyli grzyba, który jest w naszym jelicie, ale jak dostanie świetne środowisko kwaśne, on po prostu będzie się rozrastał, my będziemy po prostu też chorować. Dlatego często słyszymy, że wszystko od naszych jelit zależy i tak dalej, ale to wszystko jest oparte na tym, co my jemy. Także te soki warzywne, ja Was bardzo serdecznie zachęcam. Kwas, zakwas z buraka, jak najbardziej. Słuchajcie, tutaj herbatki ziołowe. Jakie? Na przykład pokrzywa. Może być to ostropest, słuchajcie, plamisty. Tak? Bardziej świetnie oczyszcza wątrobę, ale również będzie powodował taką oczyszczanie, po prostu odkwaszanie organizmu. Ale też podagrycznik od podagry, tak się właśnie nazywa również zioło, które można stosować właśnie w kontekście tego odkwaszania organizmu. Słuchajcie, woda. No właśnie, woda 30 ml na kilogram masy ciała. I teraz, słuchajcie, to jest takie minimum 30 ml na kilogram masy ciała. Czyli teraz zacznijmy sobie przeliczać. Jeżeli mój organizm, moje ciało waży 50 kg, bo tyle waży. Pytanie, ile powinnam wody? No to 50 razy 30 wychodzi mi 1500 ml, czyli 1,5 litra wody. Czy to jest dla mnie wystarczające? Od razu Wam odpowiem nie. Ile ja wypiłam na dobę? 2,5 litra wody. Dlaczego tyle? Dlatego, że ja pracuję dużo głosem. Tak jak widzicie, rozmawiam, mówię. Ja nie chcę Was zanudzać, może mówię za szybko, ale też patrzę na czas i myślę, że każdy też jest zmęczony. Ale bardzo dużo mówię, pracuję z klientami, dużo mówię, dużo edukuję, dużo wydatkuję wody. I po prostu mam utratę tej wody w postaci pary wodnej właśnie z płuc. Jeżeli ktoś chrapie w nocy, to ubywa mu wody około 0,7 litra, tak? Więc już zobaczcie, ile ta osoba powinna pić więcej wody. Jeżeli ważysz 100 kg, to minimum 3 litry wody. Jeżeli chrapiesz jeszcze całą noc, to prawie 4 litry. Jeżeli jeszcze masz jakąś aktywność fizyczną bądź praca twoja związana jest z tym, że dużo wypacasz, to musisz jeszcze uzupełnić wodę. Ktoś powie, Jezus, to ile, 4 litry? Nie dam rady. No to będziesz chory. Nie dziw się potem, że płuca nie funkcjonują, że boli cię ciało, bolą mięśnie, tak? Że mamy mnóstwo dolegliwości albo mamy guzy i nowotwory. Jeżeli tyle ważysz, jak będziesz mniej ważył, no to przeliczysz sobie na kilogram masy ciała, tak? Także tutaj chcę Was na to wyczulić. Jeżeli przychodzi do mnie klient, pacjent, chce schudnąć albo się źle czuje, pierwsze co robię, wyliczam, ile powinien wypijać wody. I to jest podstawa podstaw i od tego trzeba po prostu zacząć. Co alkalizuje, co jeszcze świetnie wpływa na takie oczyszczanie, odkwaszanie organizmu? Słuchajcie, głodówki i diety warzywno-owocowe. Ja się napiję wody, słuchajcie, bo trochę mi zasnęło gardle. Słuchajcie, ja może tutaj powiem o tych głodówkach i dietach warzywno-owocowych, bo jeżeli ktoś sobie to weźmie do serca, albo zrobił sobie, nie wiem, zdjęcie, albo sobie rzeczywiście zapisał, że to dieta warzywno-owocowa, to ja od jutra robię dietę warzywno-owocową. Słuchajcie, nie, absolutnie nie. Diety warzywno-owocowe stosuję u siebie, stosuję, słuchajcie, w moim gabinecie, u moich pacjentów, jak również w tym roku na Facebooku również była grupa osób, które no, tutaj pod moją opieką taką dietę warzywno-owocową przeszły, taki post, taki detoks warzywno-owocowy. Ale teraz już jest to niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że jest chłodno-zimno i nie wolno wychładzać organizmu jesienią, nie wolno wychładzać organizmu zimą. Natomiast jeżeli w diecie nie będzie białka, nie będzie na przykład mięsa, nie będzie jaj, nie będzie ryb,
nie będzie fasoli, soczewicy, ciecierzycy, tak? Bo te warzywno-owocowe diety, te detoksy właściwie warzywno-owocowe, te posty, bym powiedziała, na przykład post Dąbrowskiej, one z reguły właśnie, no nie z reguły, tylko one eliminują tego rodzaju produkty, to w tym momencie nie ma co rozgrzewać organizmu. Organizm jest naprawdę narażony na wychłodzenie. Więc jeżeli ktoś powie, no tak, ale ja będę jadać ciepłe produkty, to na pewno nie wychłodzę organizmu, nic z tego. Nawet jeżeli jest lato i spadnie ta temperatura do 20 stopni albo nie wiem, 19, to naprawdę tym osobom jest zimno. I ja nigdy nie przeprowadzam takich diet właśnie w okresie jesiennym, no do września. W tym roku była bardzo ładna pogoda, jeszcze osoby chciały skorzystać i we wrześniu robiły sobie detoksy warzywno-owocowe. I super, i koniec, i temat się zamyka z tym odkwaszaniem organizmu właśnie głodówkami czy dietami warzywno-owocowymi. Tutaj już się po prostu bazuje na tym, żeby zwracać uwagę na to, co jemy. Oczywiście jadać też produkty białkowe, ale w odpowiednich proporcjach. Więc zaraz tutaj będzie też takie mądre zdanie, chciałabym, żebyście za chwileczkę wrzucę ze slajdu, żebyście je zapamiętali, jakie te proporcje tych produktów kwasotwórczych do tych zasadotwórczych. No właśnie, słuchajcie, mówię o tym, żeby jadać warzywa, no ale pewnie niektóre osoby usłyszały, że no nie, jak kwas moczowy, to tutaj szpinak nie, szczaw nie, rabarbar nie, bo to jest kwas szczawiowy i no i tutaj generalnie możemy sobie zaszkodzić. No okazuje się, że tak nie jest, dlatego że te kwasy są utlenione do dwutlenku węgla i do wody i usunięte z organizmu. Także nie martwmy się, na pewno szczaw i na pewno szpinak nam tutaj absolutnie szkodzić nie będzie. Zobaczcie na to, co jest podkreślone, podkreślone na kolor czerwony, tak? Tutaj jest nawet, słuchajcie, w żywieniu ta zasada Pareto, która obowiązuje również chociażby, nie wiem, sprzedaży, marketingu, tak? 20% na 80%. Co to znaczy? To znaczy, że słuchajcie, te produkty kwasotwórcze, one mają jakby taką większą moc zakwaszania, aniżeli zasadotwórcze mają moc tego odkwaszania organizmu, tak? Więc tutaj ta proporcja tych kwasotwórczych produktów to powinno być 20-80 tych zasadotwórczych. Czyli na tym naszym talerzu, menu naszym, te produkty, o których mówiliśmy, warzywa, owoce, czy kasza jaglana, mówiliśmy o orzechach, mówiliśmy o wodzie, tak? No woda jako woda, ale tu o pokarmach chcę powiedzieć. Czyli warzywa, jeszcze raz warzywa, tego po prostu powinno być mnóstwo w naszym menu, 80% tych produktów w stosunku do tych produktów kwasotwórczych. I wtedy możemy mówić o jakiejkolwiek równowadze, chociażby na talerzu. No właśnie, zobaczcie tutaj. Wegetarianizm i weganizm, czy on rzeczywiście chroni taką osobę przed zakwaszeniem? Ja mam, tak jak wspomniałam wcześniej, również w swojej praktyce pacjentów, którzy są wegetarianami, którzy są weganami i mają również nierównowagę kwasowo-zasadową. Nieumiejętność zestawienia produkty w daniach, jeżeli są źle zestawione. Co to znaczy? Zobaczcie, na przykład chleb z żółtym serem. Czy chleb jest produktem zakwaszającym? Oczywiście. Mąka. Ser żółty? Jak najbardziej. Czy to jest taki wegetariański posiłek? Tak. No, ale wszystko zakwasza, tak? Albo na przykład ktoś zje makaron, ale poleje go oliwą. Słuchajcie, tłuszcze typu oliwa, masło czy mleko, one mają takie, bym powiedziała, ani nie są kwasotwórcze, ani nie są zasadotwórcze. Tak kiedyś się mówiło, że mleko jest zasadotwórcze, potem, że kwasotwórcze, a teraz się mówi, że jest obojętne. Więc załóżmy, ta oliwa jest polane, czy jest pesto zrobione, tak, głównie na bazie oliwy, polany makaron zakwasza. Natomiast taka oliwa jest neutralna, więc co to nam tutaj odkwasza? Nic nam nie odkwasza. Ta osoba jest również narażona na zakwaszenie organizmu. Osoby, które nieumiejętnie są wegetarianami, na przykład nieumiejętnie zestawią posiłki, tylko odrzucają na przykład mięso, tak? Co się okazuje, jeżeli umniejszą ilość białka w diecie, które mimo wszystko dłużej trzyma, tak? Czyli jak zjemy białko, no to na przykład jesteśmy dłużej syci. Taka osoba, która naje się węglowodanów, bardzo szybko może być głodna. Czyli spadek jest cukru, ona na przykład po godzinie, po dwóch zaczyna być głodna i co? I zaczyna podjadać. Najczęściej, jeżeli mocno spada cukier, wpadamy w hipoglikemię, osoba czuje, że musi coś słodkiego zjeść.
Najczęściej te osoby rezygnują z mięsa, ale na dobrą sprawę zaczynają tutaj nadużywać produktów typu, nie wiem, jakieś słodkości, ciasta i bardzo silnie zakwaszają organizm. No, mogą być, nie wiem, może być białe pieczywo, tak, cokolwiek, ale chodzi mi o to, że to samo wyeliminowanie produktów mięsnych tutaj nic nie daje. Zobaczcie, jeżeli na przykład osoba jada chleb z żółtym serem, a druga osoba zje na przykład sobie kawałeczek mięsa, ale zje do tego bardzo dużo warzyw, to te warzywa jakby one równoważą ten problem, tak? Usuwają jakby ten problem. Czyli to niekoniecznie jest problem tych produktów zakwaszających, tylko właśnie do tego odpowiednia ilość tych odkwaszających produktów jest istotna. Bo na przykład mięso, ja nie jestem wegetarianką, ale chcę Wam powiedzieć, że mięso no też ma aminokwasy, których na przykład nie ma, no nie mają warzywa, natomiast absolutnie jeżeli ktoś przychodzi do mnie i nie chce jadać mięsa i nie jada mięsa, to ja mu absolutnie nie wmuszam, po prostu wtedy tak mu komponuję posiłki, takie zalecenia, takie proporcje, żeby po prostu to białko jednak uzupełnić chociażby z tych roślin strączkowych, ale cały czas bazujemy na tym, żeby to było dużo warzyw. Czy to będą warzywa w postaci zupy, słuchajcie, czy to będą warzywa w postaci koktajlu, czy to będą jakieś warzywa w postaci sałatek. To jest ważne, żeby one po prostu były. Osoba, która będzie piła dużo kawy, tak jak wspomniałam, mimo że jest wegetarianem, jada dużo słodyczy, jada mączne produkty, pije kawę, tak? Też nie stroni od alkoholu, który silnie zakwasza, no to w tym momencie, słuchajcie, no nie ma mowy, żeby też nie była zakwaszona. Dym nikotynowy, tak jak wspominałam już wcześniej, bardzo silnie zakwasza. Często jak ktoś jest chory na nowotwór, to lekarz mówi koniec z paleniem na przykład, tak? No bo żeby dodatkowo nie zakwaszać tego organizmu. No i to jeśli osoba na przykład ulega silnym stresom, słuchajcie, to też bardzo silnie właśnie zakwasza organizm. Czyli może to być osoba, która prawidłowo się nawet odżywia, jada dużo warzyw, pije dużo wody, ale nie umie sobie poradzić ze stresem. Jest cała znerwicowana, ale to wcale nie musi być osoba choleryczna. To może być osoba, która wszystko tłumi w sobie, ta osoba, która się wszystkim przejmuje, tak? To są kobiety, które na przykład w domu przejmują się dziećmi, przejmują się mężem, przejmują się po prostu wszystkim i mają taki niepokój w sobie. Taka osoba, która ma niepokój w sobie, również jest zakwaszona właśnie tymi stresami, tym tak poprzez te biochemiczne reakcje, które chociażby są w wyniku wydzielania kortyzolu. Także tutaj na takie rzeczy też trzeba zwrócić uwagę. Suplementacja, słuchajcie, w oczyszczaniu, odkwaszaniu organizmu, tak jak wspomniałam, tylko z naturalnych produktów, tak? Jeżeli chodzi o kwestie wchłaniania, no ale też, tak jak mówiłam, o witaminie C, ona musi być po prostu naturalna, bo w przeciwnym wypadku, no, będzie jeszcze bardziej zakwaszała organizm. Suplementy, które będą oczyszczały krew, które będą oczyszczały płuca, które będą wzmacniały też pracę nerek, tak? Które będą regulowały mikroflorę jelitową, czyli tutaj mówimy właśnie w kontekście chociażby tego zagrzybienia, bo jeżeli będzie przerost kandydy, to nie ma mowy w ogóle o tym, że będzie prawidłowa dysbioza, że będzie i bifido, i laktobacilliusy i tak dalej, bo one będą po prostu wypchnięte przez tą kandydę, która się rozrasta. No i oczywiście tutaj też oczyszczanie wątroby, czyli tutaj no, co oczyszcza wątrobę, to już wspomniałam, chociażby te soki, ale te wszystkie suplementy naturalne, które będą zawierały, czy buraka, czy jakiś chlorofil i tak dalej, no to one też przyczyniają się tutaj do bardzo silnego oczyszczania, odkwaszania organizmu w kontekście również oczyszczania wątroby. No i tutaj, słuchajcie, chciałam przejść do suplementacji, którą ja stosuję chociażby w mojej praktyce. Każda osoba, która chce się odchudzić, to, co wspomniałam, to, że ona już jest zakwaszona, to jest jedno, ale te trójglicerydy, to co mówiłam, wychodzące z komórek tłuszczowych, one zakwaszają organizm. I taka osoba musi mieć podany po prostu preparat, żeby dodatkowo nie zakwaszać organizmu. I tutaj proteacid, słuchajcie, to jest coś, co właściwie każda osoba, która przychodzi do mojego gabinetu, musi mieć. Czyli nie tylko ta osoba z dną moczanową, nie tylko ta osoba, która, nie wiem, wyszedł jej wysoki kwas moczowy albo narzeka na bóle stawów, tylko taka osoba, która po prostu podejmuje się również redukcji masy ciała. I to, słuchajcie, każdy lekarz, każdy dietetyk, z którym ja miałam na przykład zajęcia, wtedy proteacidu nie było kilkanaście lat temu, ale wtedy zwracano uwagę na to, żeby rzeczywiście stosować odkwaszanie organizmu. Były inne preparaty, słuchajcie,
syntetyczne, były różne proszki zasadowe, ale pamiętajcie o tym, że one są syntetyczne, tak? Zawierały te mikroelementy, te pierwiastki, które właśnie odkwaszają, ale były syntetyczne. W momencie, kiedy teraz mamy naturalny preparat tylko ze stężonych warzyw i owoców, takim jest właśnie proleacyt, to ja u moich pacjentów widzę rzeczywiście, że ten kwas moczowy bardzo ładnie się obniża u tych osób, zwłaszcza, które mają, cierpią na dnę moczanową, które mają wysoki kwas moczowy. Proleacyt nawet stosuje u kobiet, które karmią. W ulotce bodajże było napisane, że albo się nie stosuje, albo że nie były przebadane, ale prawda jest taka, że to są po prostu warzywa i owoce, więc jak można powiedzieć, że warzywa i owoce szkodzą? No i tutaj taka pani no, cały czas tutaj redukuje masę ciała, karmi i bierze po 2 proleacydy dziennie i wszystko jest w porządku. Także proleacyd jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o nierównowagę kwasowo-zasadową. Jeżeli rozważacie suplementację, zastanawiacie się, no to ja Was po prostu zachęcam właśnie do tych stężonych warzyw i owoców, czyli do proleacydu. Ale jeszcze tutaj nadmienię, bo będę, albo może słuchajcie, pójdę dalej. Moja krew. Słuchajcie, znowuż mówimy tutaj o składzie. Nawet witaminy, słuchajcie, nawet witaminy B, które są tutaj w mojej krwi. Przecież jeżeli ktoś ma bardzo dużo stresów, bardzo silne zużycie, słuchajcie, chociażby witaminy z grupy B, tak? Stres ujarzmia też odpowiednia podaż witaminy B. Grupy witaminy B, bo to nie tylko chodzi o jedną witaminę. Więc tutaj chociażby ta moja krew no, ma wpływ na naszą równowagę psychiczną, ale żelazo, tak, bardzo istotne, to co wymieniałam, te pierwiastki, wymieniałam magnez, wymieniałam między innymi żelazo, które ma ogromny wpływ, dlatego, że tu chociażby się znajduje burak, który tego żelaza ma przecież mnóstwo, więc moja krew tak samo będzie wpływała detoksykacyjnie, ale bardzo silnie odkwaszająco, właśnie z uwagi chociażby na te pierwiastki, które zawiera, chociażby na to żelazo, chociażby na skład tych warzyw. Witamina C, no to jest bez dwóch zdań. Słuchajcie, zakwaszony organizm, no nie może się obyć bez witaminy C, tak? Która jest bardzo silnym właśnie antyoksydantem. W organizmie są stany zapalne. Na te stany zapalne potrzebne są też właściwie tutaj antyoksydanty silne. W związku z tym witamina C jak najbardziej i tylko i wyłącznie naturalna. Nie ma mowy, słuchajcie, nawet nie kupujcie żadnej syntetycznej. Czy nawet nie radźcie swoim znajomym, bo będą się po prostu zakwaszać. To jest w ogóle błąd w sztuce. Chlorofil. Dlaczego chlorofil? Słuchajcie, chlorofil bardzo silnie odtoksycznia wątrobę. Bardzo silnie. Ta wątroba, tak jak wspomniałam, jest naszym filtrem i musimy na nią zwracać uwagę. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle funkcjonowania bez chlorofilu, ale pamiętajcie też, że tutaj zamiast w roślinach zielonych, zamiast żelaza, mamy magnez. Mamy go sporo. I właśnie w tych, czy tutaj mówimy o tych składnikach, mówimy tutaj o lucernie, która jest jako składnik, w ogóle mówię zielona krew, tak, to jest zielona krew, czyli te pierwiastki magnez, jony magnezu, które nam są niezmiernie potrzebne chociażby do tego, żeby dostarczyć organizmowi właśnie do tego pierwiastka, który odkwasza organizm, to po pierwsze, ale tutaj mamy na myśli też to oczyszczanie, odkwaszanie poprzez regenerację wątroby. Więc chlorofil, proleacyd, witamina C, moja krew, słuchajcie, to są takie preparaty, które są bardzo istotne, a aloes, słuchajcie, aloes chociażby, on też bardzo silnie detoksykuje, ale ma bardzo dużo magnezu też, aloes, sam w sobie. Ale tutaj chciałam jeszcze podkreślić to, w jaki on ma wpływ właśnie na tą naszą florę bakteryjną jelit, tak? To, że w ogóle uszczelnia aloes, uszczelnia jelita chociażby. Pamiętajcie o tym, że chociażby nierównowaga kwasowo-zasadowa, grzybica i różne inne leki chociażby bardzo silnie rozszczelniają jelita, natomiast aloes wprowadza tą równowagę, jest świetnym podłożem takim prebiotycznym dla tych dobrych bakterii, no ale też uszczelnia jelita, więc aloes też jak najbardziej polecam w kontekście tej równowagi kwasowo-zasadowej. Także chciałabym jeszcze raz powiedzieć to, co powiedziałam na początku, że to, co czasami słyszymy, że ktoś wszedł w suplementację Duo Life'u, że stosuje Duo Dzień, Duo Noc, tak, że od razu po tych suplementach chociażby może i jeszcze inne, może i kolagen, ale
Pamiętajcie, to jest wszystko na bazie warzyw i owoców. Ktoś inny powie, że się super czuje, bo zastosował sobie borelis, tak? Który jest również z ziół, tak? Składa się z ziół, składa się po prostu te wszystkie preparaty z tego, co jest naturalne i co bardzo silnie odtoksycznia, oczyszcza i przede wszystkim wprowadza tą równowagę kwasową, zasadową. Także nie dziwcie się, że poprawia się zdrowie, jeżeli stosujemy te stężone warzywa i owoce, które są tak nam niezmiernie potrzebne do naszej równowagi kwasowo-zasadowej. Słuchajcie, ja w tym momencie dziękuję za prezentację. Jeżeli, nie wiem, czy tutaj Ania zabierze głos, czy Wy będziecie chcieli mieć tutaj jakieś pytania do mnie, to bardzo, bardzo proszę. Nie możecie znaleźć na Facebooku, możecie znaleźć na YouTubie, możecie też znaleźć na Instagramie. Jestem na stronie internetowej, którą mam w poradni dietetycznej. Ale dzisiaj w kontekście tutaj tej nierównowagi kwasowo-zasadowej, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Słuchajcie, kochani, myślę, że wyrażę opinię wszystkich tutaj obecnych. Jeżeli w Waszym imieniu również podziękuję Agnieszce za fantastyczne tutaj spotkanie. Mega wiedza, mega prezentacja, tyle rzeczy usłyszeliśmy, tylko teraz jest pytanie, co dalej ze sobą zabierzemy. Na pewno będziemy pamiętać o tej proporcji na talerzu między zasadowymi, kwasowymi produktami, gdzie 20 jest tych kwasotwórczych. Kwasotwórczych, znowu klikam, dlatego się rozpraszam, kwasotwórczych i 80 zasadotwórczych. I te warzywa, które tutaj nam tak bardzo wskazujesz, są bardzo istotne i pamiętajmy o tym, żeby je spożywać normalnie i na talerzu soki. Ja biorę soki, bo rzeczywiście, no żeby zrobić sok, no to trzeba się troszeczkę napracować i niekoniecznie zawsze o tym pamiętamy. Ilość wody też mnie w sumie zszokowałaś, bo też uważałam, że podobnie jak ty to 1,5 litra wystarczające, a widzę, że chyba jednak może powinnam się nad tym pochylić i trochę więcej tej wody popić. Także Agnieszko, bardzo ci dziękujemy, rewelacyjna wiedza. Ja może jeszcze tylko dodam, jeśli można. Słuchajcie, bo już tak nasunęło mi się taki klasyczny na przykład obiad, gdzie na przykład zjemy sobie, chcemy zdrowo, więc jemy kawałek mięsa, zjemy na przykład sobie kaszę gryczaną, bo jest zdrowa, i na przykład jest bardzo mało warzyw. I zobaczcie, mięso zakwasza, kasza gryczana zakwasza. Gdzie są warzywa? Czyli właściwie powinien być element produktu zakwaszającego i do tego bardzo dużo warzyw, czyli na przykład ryż, czy kasza, czy makaron z dużą ilością warzyw, albo kawałek mięsa z dużą ilością warzyw. Ja w ogóle jestem zwolenniczką diety rozdzielczej. Tutaj tak dodaję właściwego trawienia, niezobojętniania soków trawiennych, takiej lekkości, więc jestem zwolenniczką diety rozdzielczej, ale wszędzie, czy zjem kaszę, czy ryż, czy makaron, do tego dużo warzyw i tego uczę moich pacjentów, moich klientów, jeżeli kawałek mięsa, do tego potrójna porcja warzyw, tak, żeby była ta równowaga. Osoba jest najedzona, nasycona na 3-4 godziny, no i przede wszystkim ma zapewnioną tą równowagę. Ona się tego uczy, ona potem, ta osoba wie, że jednak te warzywa mają ogromny wpływ i rolę na tą równowagę, na to funkcjonowanie i na zdrowie. Super, Agnieszko, bardzo Ci dziękujemy.